Czy gdybym powiedział ci, że twoje ciało potrzebuje snu tak bardzo jak powietrza, uwierzyłbyś mi? Według głównej postaci dzisiejszego odcinka, Matthew Walkera, każda choroba, która pozbawia nas życia w krajach rozwiniętych, ma przyczynowe i znaczące powiązania z brakiem snu. Badania przeprowadzone na Michigan State University jasno pokazują, iż ludzie, którzy stale się nie wysypiają, dwukrotnie zwiększają swoje prawdopodobieństwo na popełnianie błędów, niezależnie od dziedziny, w której się specjalizują. Oprócz tego, osoba ta skazana jest na zmiany nastroju, w tym uczucie przygnębienia, niepokoju, stresu czy paranoi. Wpłynie to również na długość twojego życia. Coraz bardziej zaczynamy być świadomi tego, iż sen jest nieodłącznie związany z naszą długowiecznością. Jego brak powoduje nieodwracalne uszkodzenie DNA, a jeśli trwa to wystarczająco długo, w końcu te komórki zaczynają obumierać, a wtedy zwiększasz ryzyko na choroby neurodegeneracyjne, takie jak Alzheimer, Parkinson czy stwardnienie zanikowe boczne. Musimy zdać sobie sprawę, że nie ma nic fajnego w niewysypianiu się, a wręcz jest to szalenie niebezpieczne. Niektórzy mówią, ja śpię 6-5 godzin i czuję się świetnie. Jak wyraźnie podkreśla bohater naszego odcinka, liczba osób, które mogą przetrwać na 5 czy 6 godzinach snu lub mniej, bez żadnego uszczerbku, wyrażona jako procent populacji i zaokrąglona do liczby całkowitej, wynosi 0. Cykl snu człowieka składa się z 4 etapów. 3 etapy NREM, N1, N2, N3 i 1 etap REM. Ciało przechodzi przez wszystkie te etapy około 4 do 6 razy każdej nocy, średnio 90 minut na każdy cykl. Co oznacza, że nie jesteśmy przygotowani na to, by przejść poprawnie przez wszystkie te etapy, śpiąc tak mało. Warto zaznaczyć, że nawet jeden z największych przedsiębiorców, taki jak Jeff Bezos, podkreśla, iż sen jest kluczem do zwiększenia jego produktywności oraz podejmowania wysokiej jakości decyzji. W takim razie możesz zapytać, to ile potrzebuje godzin, by przestać martwić się o ten aspekt? Teoretycznie możemy założyć, że jest to od 7 do 9 godzin. Jednak należy być z tym ostrożnym. Według profesora nie chodzi tu o ilość, a jakość. Tak samo nie ma sensu ograniczać snu w oparciu o ideę, że zbyt długie spanie jest złe, gdyż osoby, które nadmiernie śpią, mogą mieć po prostu beznadziejną jakość snu i za płaszczem długiego snu kryje się rekompensowanie straty, którą poniosło się w ciągu nocy. Ograniczając czas, jaki spędzamy na tę czynność, prawdopodobnie wyrządziłoby więcej szkody niż pożytku. Nasz rytm okołodobowy to wewnętrzny zegar, który dyktuje nam, kiedy jesteśmy obudzeni, a kiedy śpimy w ciągu około 24-godzinnego cyklu. Ta sinusoidalna fala u zdrowych, młodych osób podnosi się w ciągu dnia, a następnie spada w nocy. Więc kiedy czujemy się senni za dnia, a pobudzeni w nocy, możemy z dużym prawdopodobieństwem założyć, że jest on rozregulowany. W naszym mózgu tuż nad skrzyżowaniem nerwów wzrokowych znajduje się coś, co nazywamy jądrem nadskrzyżowaniowym i otrzymuje ono sygnały z naszych oczu, w szczególności światła. Kiedy nasze jądro wykrywa ciemność, wysyła sygnał mózgowi, aby produkował więcej melatoniny, która powoduje, że jesteśmy senni. Rano, kiedy patrzymy na światło, mówi mózgowi, aby spowolnił jej produkcję, dzięki czemu możemy łatwiej się obudzić. Naszym głównym zadaniem powinno być dostarczenie jak najwięcej światła z samego rana, a następnie stopniowo ograniczać jego ekspozycję. Możemy to robić na przykład poprzez patrzenie na słońce, oczywiście nie bezpośrednio, lub zaopatrując się w sztuczne światło. Możemy wykonywać tę czynność nawet w pochmurne dni. Dzięki temu pobudzamy się i zwiększamy swoją zdolność do koncentracji przez cały dzień, a co najważniejsze, łatwiej zasypiamy. Jeden z kolegów Matthew Walkera, który jest naukowcem, przeprowadził pewien eksperyment. W domie opieki stworzył potężne oświetlenie wewnątrz ośrodka, które uruchamiał w ciągu dnia, a następnie w godzinach wieczornych powoli ograniczał jego działanie. Co się okazało? Oprócz tego, że uregulował się ich rytm okołodobowy, to u pacjentów z Alzheimerem znacząco poprawiły się funkcje poznawcze. Kolejną rzeczą, którą możesz zrobić, by wyregulować rytm, są poranne ćwiczenia, na przykład bieganie. Z dużym prawdopodobieństwem, wprowadzając to do swojej porannej rutyny, wieczorem zaczniesz odczuwać naturalne zmęczenie, chyba że zaczniesz robić rzeczy, o których zaraz powiemy. Odwrotnie, mogą zadziałać ćwiczenia późną nocą i na tyle rozgrzać nasze ciało, iż
uniemożliwi nam to zasypianie. Jeżeli korzystamy z dwóch poprzednich metod, zmierzamy do ostatniego punktu, czyli pójście do łóżka w tym samym czasie oraz budzenie się w tym samym czasie, niezależnie od tego, czy jest to weekend. Twoja regularność w dni powszednie jest kluczowa. Co w przypadku, jeżeli wykonujemy wszystkie te rzeczy, ale nic nie działa i nadal frustrujemy się z powodu tego, iż nie możemy zasnąć? Prawdopodobnie głównym powodem leżącym u podstaw bezsenności takiej osoby jest stres oraz duży poziom niepokoju. Jeżeli twój układ nerwowy jest ciągle pobudzony, nie masz szans na to, żeby zasnąć. To, co robi wiele osób, to bierze różnego rodzaju leki, jednak długoterminowo może być to błędem, gdyż uciekamy od prawdziwego źródła naszego problemu. Więc podstawą jest uświadomienie sobie tego, a następnie znalezienie rozwiązania. Jednym z nich może być dziennik, gdzie na 30 minut przed snem wypisujemy wszystkie nasze zagwozdki, zmartwienia oraz rzeczy, które siedzą w naszej głowie. Często ludzie z bezsennością, którzy mają problem z oddaniem się w objęcia Morfeusza, cały czas myślą o tym, co ma się jutro wydarzyć, a w momencie, kiedy na siłę próbujemy o tym zapomnieć, problem się powiększa. Możemy zastosować tutaj technikę, która została opracowana przez Viktora Frankla i nazywa się intencją paradoksalną. W skrócie chodzi w niej o to, aby chociaż na chwilę zapragnąć dokładnie tego, czego najbardziej się obawiamy. Kolejną rzeczą może być medytacja albo hipnoza. Dzięki nim relaksujemy się i lepiej poznajemy siebie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, to na kanale Umysł Bez Granic zupełnie za darmo ja, Kuba Łyko, prowadzę dla Ciebie takie sesje. Trzecia, nie mniej ważna, czyli zupełne ograniczenie korzystania z telefonu na godzinę przed snem. Powodów jest mnóstwo. Wyobraź sobie, że właśnie wykonałeś ćwiczenia medytacyjne, wypisałeś w dzienniku wszystkie Twoje zmartwienia i bierzesz telefon do ręki. Twoim oczom ukazuje się wielki komunikat, że wydarzyła się jakaś przykra rzecz w okolicy, w której mieszkasz. Przez to twój mózg znowu wraca do tego podwyższonego stanu czujności i te myśli na nowo wpadają do kołowrotka. Po drugie, telefon emituje światło niebieskie, które faktycznie blokuje melatoninę, a melatonina pomaga nam zasnąć i jest hormonem, który steruje naszym zegarem biologicznym. Z tego powodu wszystkie urządzenia emitujące niebieskie światło oszukują nasze mózgi, że jest jeszcze dzień. Po trzecie, przeglądanie mediów społecznościowych, na przykład takich jak TikTok, uwalnia działanie dopaminy. A jak wiemy, dopamina, która jest zwiększona w chwilach pobudzenia, może bezpośrednio hamować produkcję i uwalnianie cząsteczki melatoniny. Dzieje się tak, iż dopamina wchodzi w interakcję ze swoimi receptorami, hamując działanie noradrenaliny, co oznacza spadek produkcji i uwalniania tej substancji umożliwiającej zasypianie. To, co mówią nam ostatnie badania, to że około 2,5 miliona Polaków nadużywa alkoholu. Średnia spożycia tej substancji psychoaktywnej w naszym kraju jest wyższa niż średnia europejska i znajdujemy się w ścisłej czołówce, jeżeli chodzi o jego konsumpcję. Nie wspominam o tym bez powodu. Według doktora Walkera, jak i wielu prac naukowych, ma on ogromny wpływ na pogorszenie jakości snu. Wiele osób mówi, dzięki niemu zdecydowanie lepiej śpię. Powstaje nawet wiele mitów, na przykład najlepszy sen jest po dobrej imprezie. Prawdopodobnie wziął się on z tego, iż uspokaja oraz nieco znieczula twój mózg, ale uwaga, to nie jest równoznaczne z dobrym snem. Badania jasno wykazują, że konsumowanie go przez dłuższy czas zaburza rytm okołodobowy. Co ważne, skutkiem metabolizowania tej substancji jest to, że blokuje nasz mózg przed wejściem w fazę REM. W dużym skrócie, podczas fazy REM twoje oczy poruszają się, przesuwając się tam i z powrotem pod zamkniętymi powiekami. Ta faza jest niezbędna dla kreatywności, uczenia się, zapamiętywania, w tym tworzenia wspomnień. Jest pewne badanie przeprowadzone przez amerykański Instytut Neurologiczny, gdzie pozbawili szczury snu REM, co skutkowało tym, że znacznie skróciła się ich żywotność. Będąc bogatszym o tę informację, możemy popełnić daleko idący wniosek, że wpływa to również na długość twojego życia. Oprócz tego, podczas snu REM wytwarzamy szczytowe poziomy różnych hormonów, w tym na przykład testosteronu. I one nie są osiągane w ciągu dnia albo po intensywnym treningu. Jego największe stężenie jest tuż przed i podczas trwania tej fazy.
Dodatkowo, to co wyraźnie podkreśla profesor, to że może być on aktywatorem mechanizmu walki lub ucieczki, który jest odpowiedzią organizmu na niebezpieczne zdarzenie. W konsekwencji pobudzasz cały układ nerwowy i po prostu budzisz się wiele razy w ciągu nocy. Zjawisko to nazywane jest fragmentacją snu, co jest czynnikiem predysponującym do rozwoju cukrzycy. To, z czego również zaczynamy zdawać sobie sprawę, to że pozbawiając się snu, w tym fazy REM, uzyskujemy deficyt hormonu wzrostu, którego wszyscy potrzebujemy. I oczywistym jest, że w okresie dzieciństwa oraz dojrzewania nasze kości potrzebują odpowiedniej ilości hormonu wzrostu, ale jest on istotny także w przypadku dorosłych. Niedobory mogą powodować depresję, zmęczenie oraz uszkodzić funkcje poznawcze, a nawiasem mówiąc, wypicie dużej ilości procentów wieczorem powoduje jego spadek nawet o 50%. Jednym z niezwykle istotnych elementów, który pozwoli ci zasnąć i odbyć świetnej jakości sen, jest temperatura. I okazuje się, że spanie w pomieszczeniu, gdzie jest zbyt ciepło, może mieć dla ciebie negatywne skutki, których prawdopodobnie nie jesteś nawet świadomy. Temperatura ciała wpływa nie tylko na początek snu, ale także na czas spędzany w różnych jego fazach. Matthew opisuje to zjawisko tak, iż twoje ciało musi obniżyć swoją temperaturę o około 0,5 do 1 stopnia Celsjusza, aby zainicjować sen, a następnie go utrzymać. I to jest powód, dla którego zawsze będzie łatwiej ci zasnąć w zimnym pomieszczeniu niż zbyt gorącym. Twoim zadaniem jest dążyć do osiągnięcia w sypialni temperatury około 18 stopni. Następną rzeczą, o którą warto zadbać, są twoje dłonie oraz stopy, które w cudzysłowie możemy nazwać kaloryferem. Jeżeli chcesz obniżyć temperaturę ciała, to rozgrzej swoje kończyny, a konkretnie te dwie, które zostały przed chwilą wymienione. Są pewne badania pokazujące, że delikatne ogrzanie łap szczura powoduje, iż krew wypływa na powierzchnię skóry tych łap z dala od centrum ciała, a emitując ciepło z dala od centrum ciała szybko obniża jego temperaturę, w wyniku czego szczury zasypiają znacznie szybciej niż mają to w zwyczaju. Oczywiście, jeżeli chcesz ochłodzić swoje ciało, możesz wziąć gorącą kąpiel czy pójść do sauny. Zwróć uwagę również na tkaniny, które wybierasz idąc do łóżka. Syntetyczne, takie jak poliester, pochłaniają ciepło zdecydowanie bardziej niż te naturalne. A co z kawą? Jeżeli chodzi o perspektywę zdrowotną, picie jej wydaje się jak najbardziej słuszne. Picie do 3 zwykłych filiżanek kawy dziennie wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem wielu cywilizacyjnych chorób, a niektóre badania sugerują, że kawa może przedłużyć długowieczność dzięki jej korzyściom zdrowotnym. O czym warto wspomnieć i co podkreśla Matthew, to że paradoksalnie korzyści, które wiążą się z piciem kawy, są bardzo podobne do korzyści, które dostajesz dzięki odbyciu wystarczającej jakości snu. Jednak patrząc z perspektywy snu, konsumowanie kawy może mieć kilka negatywnych skutków. Kofeina stymuluje twój centralny układ nerwowy. Robi to poprzez blokowanie adenozyny, czyli substancji w twoim organizmie, która sprawia, że czujesz się senny. W skrócie, wzrost adenozyny zwiększa potrzebę snu, a kawa jest jej blokerem, co powoduje, że jesteś bardziej pobudzony. Warto zaznaczyć, że kofeina ma okres półtrwania wynoszący prawdopodobnie około 5 godzin. Chodzi o to, że po 5 godzinach 50% kofeiny jest nadal w twoim organizmie, co oznacza, że po około 10 godzinach w twoim ciele pozostaje około 1/4 kofeiny. Innymi słowy, jeśli wypijesz filiżankę kawy około 10, jej część o godzinie 20 będzie nadal znajdować się w twoim mózgu. Oznacza to, że jeżeli idziesz spać na przykład o 23, ostatnia filiżanka powinna zostać wypita około 13. Dodatkowo kofeina znacząco skraca czas głębokiego snu, który otrzymujesz. Odkryto, że wypicie około 2 filiżanek kawy wczesnym lub późnym wieczorem może skrócić ilość głębokiego snu od 20 do 40%. Są ludzie, którzy mówią: ja w zasadzie mogę wypić kawę wieczorem i nadal nie wpływa to negatywnie na mój sen. Nie tak prędko. Okazuje się, że takie postępowanie może prowadzić do sytuacji, w której pojawia się coś, co nazywamy niemożnością utrzymania się w stanie snu, co jest równoznaczne z tym, że w trakcie jego trwania wybudzisz się i nie będziesz mógł ponownie do niego wrócić. A już pewnie wiesz, jakie niesie to za sobą skutki. Ale nawet jeżeli coś takiego nie wystąpi, to wciąż pogarszasz jakość głębokiego snu, co spowoduje, że po pobudce rano będziesz bardziej zmęczony, a wtedy zaczniesz sięgać po jeszcze większej ilości kofeiny, przez co wpadniesz w błędne koło.
Na 3 godziny przed snem warto całkowicie odciąć swój dostęp do lodówki. Daje to organizmowi czas na strawienie pokarmu, dzięki czemu nie będziesz musiał wstawać w nocy z powodu niestrawności. Kiedy się kładziesz, istnieje zdecydowanie większe prawdopodobieństwo wystąpienia różnych problemów żołądkowych. Pamiętasz, jak mówiliśmy o odpowiedniej temperaturze przed snem? Okazuje się, iż jeżeli przyjmiemy sporo cukrów prostych w postaci makaronu, chleba, płatków i tak dalej, przed zaśnięciem zostaną one przetransformowane na rodzaj energii, a ostatecznie wytworzą ciepło. Prawdopodobnie zauważysz niewielki wzrost temperatury, co z pewnością nie jest pozytywnym aspektem w kontekście zasypiania. Oczywiście, jeżeli czujesz potężny głód i nie potrafisz przez to wejść w stan głębokiego odpoczynku, lepiej żebyś coś zjadł. Postaraj się jednak, żeby było to białko. Być może dobrym rozwiązaniem byłyby jaja, które są świetnym źródłem tryptofanu, a po zmetabolizowaniu przez nasz organizm tryptofan może być przekształcony w melatoninę oraz serotoninę, a obie te substancje odgrywają niesamowicie ważną rolę w procesie zasypiania. Jeżeli interesuje Cię temat zdrowia, diety oraz tego, jak przedłużyć swoje życie, to koniecznie kliknij w odcinek, który znajduje się obok mnie. Do zobaczenia i pamiętaj, że działanie jest najważniejsze.